Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Zapłączcie dźwięk, odręczcie i usiądźcie, zaczynamy dla was nowy film. Uwaga Smurfy, zbliża się niebezpieczeństwo! Kryjcie się, to Gargamel! Jak ja nie cierpię Smurfów! Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać. To film dla tych, co się lubią bać. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zaprasza was. Telewizor, włączcie dźwięk, podkręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film. Smurfy, reżyseria Pejo. Gdzie jest las? Ojej, ależ to jest pięknie! Tak, gdy spaceruję po lesie, czuję się o 100 lat młodszy. Hej, dziadku, co to za dziwne linie na pniu? To są pierścienie drzewa. Jeden pierścień oznacza rok życia drzewa. Na Smurfa, dziadku, to drzewo jest chyba starsze od ciebie. Raczej nie, Nat. Popatrz tu, ten pierścień powstał, kiedy papa Smurf był w twoim wieku. Ojej! Smurfy, co za wielkie szczęście! To się jeszcze okaże. Ssss, za mną! Ależ to drzewo przeżyło. Chyba przyznasz sam, dziadku. Tak jest, moje smerfiki. Pomyślcie, co mógłby wam opowiedzieć wielki dąb, gdyby tylko umiał mówić. Oczywiście, powiedziałby, że za chwilę będzie z wami koniec. Tędy, smerfiki. Nic z tego. Da. Da. Nadzwyczajnie. Szybko. Tak, to było bardzo śmieszne. Ach, te małe niebieskie skoczki. Chociaż ten stary Smurf powiedział coś bardzo ciekawego. Gdyby wielki dąb umiał mówić, pokazałby, gdzie jest wioska Smurfów. Ale jak zmusisz drzewo do mówienia? A, mam swoje sposoby. Przykro mi, matko naturo, że sprawiam ci kłopot, ale chciałbym się upewnić, czy orlątka są zdrowe. Och, to żaden kłopot, papo Smurfie. Już od dawna zamierzałam wybrać się w góry. Myślałem, że już nigdy nie wyjdą. Potrzebny mi specjalny składnik i zaraz będę go miał. Ależ tu pełno słoików. Weźmiemy tylko ten zielony, świecący, widzisz? Wzmacniać siły roślin. Gdy dosypię go do przygotowanej przeze mnie mieszanki, dom staruszek stanie się wielkim gadułą. Ach, cóż za smurfowy wschód słońca. Tak, zapowiada się bardzo ładny dzień. To chodź ze mną, Ciamajdo. Pomożesz mi zbierać igły sosnowe do moich kwiatowych kompozycji. Tak, chętnie, smurfetko. Hej, Nat, pomożesz nam zawiesić nową huśtawkę? Nie mogę. Idę z dziadkiem zbierać żołędzie do nowej sałatki łasucha. Dziadku, zaczekaj na mnie. Na Smurfa olbrzyma, cóż to jest? Mój automatyczny zbieracz żołędzi. Dzięki niemu praca będzie łatwiejsza. Nie jestem pewien. A teraz sprawdzimy, czy dąb przemówi. Co się dzieje? Patrz, zadziałało. Tak, nie stój jak kołek, ty wyrośnięty żołędziu. Powiedz mi natychmiast, gdzie mogę znaleźć Smurfy. Nie mam pojęcia. Hej, ja mówię, jak to się stało? To ja sprawiłem, a więc mów, gdzie jest ich wioska? Naprawdę nie wiem, przychodzą do mnie, ale ja do nich nie chodzę. Przygotowałem się na wypadek, gdyby był uparty. Natychmiast odpowiedz na moje pytanie. Jak śmiesz mi grozić? Uważaj, bo cię porąbię na wykałaczki. Ach, ty przebrzydły okrutniku, jak cię złapię w swoje gałęzie. Uciekaj! Wracaj tu, ty! Hej, mogę się ruszać. Mogę tańczyć. Jestem wolny. Coś mi się zdaje, że źle obstawiłeś, Gargusiu.
któraś z tych drewnianych pokrak dobrze wie, gdzie są smerfy. Drzewa przemówią, wyduszę to z nich, choćbym miał spryskać cały las. Jesteśmy na miejscu, dziadku. Tak, o tej porze roku wielki dom powinien mieć mnóstwo żołędzi. Ej, możecie trochę zwolnić. Dziadku, chodź szybko, zobacz. Wielki dom zniknął. O wielki smerfie. Przecież nie mógł tak po prostu smerfnąć i odejść. Cóż to? Nigdy nie widziałem takich wielkich śladów. Trzeba sprawdzić, dokąd prowadzą. Ruszaj się, Słabeuszu, szybciej. Kręcę tak szybko, jak mogę. Tylko nie zwalniaj. Chcę spryskać cały las swoją mieszanką. Włóż te do koszyczka, Ciamajdo. Już się robi, smerfetko. Mam je. O, a te już nie są takie ładne. Trzeba znaleźć jakieś inne drzewo. Proszę, co za tupet. Przez cały ranek wyrywasz mi igły, a teraz jeszcze grymasisz i narzekasz, że nie są ładne. No nie złaź ze mnie. Ojej, smerfetko, co się tutaj dzieje? Precz mi z oczu, wy niewdzięczne istoty! Szybko, wracajmy do wioski! Hej, hop, ale świetna huśtawka! Za długo się huśtasz, teraz nasza kolej! Widzisz, co to za zielony kurz? Hej, kto siedzi na mojej gałęzi? Na drążące dzięcioły, to drzewo ma twarz! Precz z moich włosów! Hej, zobacz, co się stało z naszym domkiem! Słyszałeś, co mówiłem? Ależ to drzewo ma charakterek! Mi, 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 mi. To wielki dom. A, smerfy. No nie, on mówi. Jak to? Człowiek dał mi tę moc. Jaki człowiek? A, taki paskudny, który ciągle was szuka. Gadamy! Cieszę się, że jesteście. Przyjemnie jest wędrować w towarzystwie. Ależ, panie Dębie, musi pan wrócić na swoje miejsce w lesie. Nat ma rację, każda żywa istota ma swoje miejsce. Może, ale bardzo mi się podoba wędrówka i wolność. Tak jak podoba mi się niezwykłe brzmienie mojego głosu. Mi, 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 mi. Cudownie! Wszyscy macie piękne głosy, wyciągnijcie korzenie, przyjaciele! Przywitajcie się! Cześć, cześć! Musimy teraz zwiedzać wiele miejsc i zobaczyć wiele ciekawych rzeczy za mną! Przerażające! Trzeba wrócić do wioski i zawiadomić wszystkich! Och, smerwy! To nie do wiary! Wszystkie drzewa odchodzą! A życie bez drzew będzie przeraźliwie smutne! Tak, tak, smerfetko, chętnie cię pocieszę w tak przykrej sytuacji. Gargamy! Wyszło lepiej niż przypuszczałem. Nie ma drzew, nie macie się gdzie schować. Och, na smerfa wiele bym dał za odrobinę cienia. Patrz, dziadku, ktoś nadchodzi. Szybko, smerfiaczku, za kamień. Sam nie wiem, jak najlepiej je przyrządzić. Gotowane czy pieczone, a może... a może smerf po chińsku. Ojej, co my teraz zrobimy? Tylko wielki dąb może nam pomóc. Jestem wykończona, korzenie mi odpadają. Mnie też, kiedy wreszcie trochę odpoczniemy. Wiesz, bo proszę, przestań płakać. Mnie też przydałby się odpoczynek. Wielki dębie, smerfy są w niebezpieczeństwie. Musisz nam pomóc. A to dlaczego? Czy zrobiłyście coś dla nas poza zbieraniem naszych gałęzi? Jedzeniem owoców. Korzystaniem z drewna? Przykro mi, że smerfy mają kłopoty, ale drzewa muszą żyć własnym życiem. Tak? W ogóle byś nie żył, gdyby nie ja. Nie rozumiem. Bo to ja zasadziłem żołędzie, z których ty wyrosłeś. Ty, no wiesz, nie miałem pojęcia. I nie były to jedyne nasionka, o które dbałem.
nie do wiary. Nie mieliśmy pojęcia. Smerfy zawsze były waszymi przyjaciółmi, a teraz potrzebują waszej pomocy. Tak, ale co możemy zrobić? A, ty ośle, pusta głowo. I co zrobiłeś, to było moje ulubione krzesło. Kazałeś mi rozpalić ogień, żeby ugotować smerfy, ale nie ma drzew, więc nie ma drewna na opał. No cóż, nie jest to zbyt wysoka cena, jaką trzeba zapłacić za obiad stulecia. A teraz kogo by zjeść na przystawkę? O, ten maluszek wygląda apetycznie. Gargamelu! Co, kto to? O, lepiej żebyś nie wiedział. Otoczyłyśmy cię! Uwolnij smerfy i to już! Szybko zamknij okiennicę! Nie! Uratowałyście nas! Coś wam powiem. Po tych emocjach jestem strasznie osłabiony. Nie tylko ty. Wszystkie jesteśmy wykończone. To nie z powodu emocji, przyjacielu. Wasze korzenie wyszły z ziemi i nie mają pożywienia. Jeśli zaraz nie wrócicie do lasu, koniec z wami. Niesamowite. To straszne, co to będzie. Jak widzicie, drzewa wróciły, ale są za słabe, żeby wpuścić korzenie do ziemi. Dobrze, że po nas przyszedłeś, dziadku. Tak, moje biedne drzewa umierają z głodu. Zaraz się odczaruje i będzie jak dawniej. Czy to znaczy, że stracimy głosy? Przykro mi, ale to jedyny sposób. Masz rację, dziadku. To jest mój dom, to moja ziemia. Odwiedzajcie mnie często, smerfy. Jeśli nawet się nie odezwę, ucieszę się, gdy będziecie w pobliżu. Przykro mi, że znowu milczy, ale przyjemnie, gdy wokół jest las. Powiem jedno, drzewa muszą być wdzięczne, że mają takich przyjaciół jak smerfy. Zwłaszcza takiego jak ja, niezwykle inteligentny. Hej, ktoś rzuca żołędziami. Ciekawe kto. Ptak, który mówi. Krzaki smerfojagód na pewno przyciągną jakieś pyszne małe smerfy, co klakierku? Tak, tak. A wtedy zadziałają moje superczułe pułapki i uwieńczą dzieło. Tak, tak. I dziś, klakierku, dziś na kolację na pewno będę jadł pysznego smerfa. A skąd wiesz, Gargusiu, jak smakuje smerf? Jeszcze nigdy nie udało ci się go złapać i zjeść. Bardzo cię proszę, nie rozpraszaj się i ucz się zaklęć. Przecież to dziecinnie proste. A jak alchemia, B jak babula. Niech tutaj wokół wyrośnie cebula. A, przestań już chlipać. Daj mi książkę. Musi być zaklęcie o poletku smerfojagód, a nie o jakiejś cebuli. Czary mary, co ci rzec? Niech te cebule pójdą sobie. Precz! No wiesz, nieźle ci wyszło, Gargusiu. Oczywiście, dla tak zdolnego czarodzieja jak ja, magia to jest zabawa. Nie stójcie tak, wyjmijcie mnie. Smerfy mogą się tu zjawić lada chwila. Ojej, smerfiaczku, uwielbiam wyprowadzać cię na spacer. Co wywąchałeś? Jedzenie? Popatrz! Poletko smerfojagód! Zjemy trochę! To mój pierwszy upolowany dziś smerf. O, Gargamel! Kryj się, smerfiaczku! Na obiad będzie gulasz ze smerfów. Na obiad będzie gulasz ze smerfów! Ten smerf mi przypomina kurę. Tak! Nie chcę żadnych ptaków, chcę smerfa! Sio, wynoś się stąd! Sio, wynoś się stąd! Dziękuję ci, Gargusiu. Z tego ptaka można było zrobić pyszną kolację. Tak, tak! Jesteś już bezpieczny, ptaszku. Ale cóż to? Masz zranione skrzydło. Skrzydło! O, rety, smerfiaczku, zobacz! Mamy mówiącego ptaszka!
Hej, Smurfy, zobaczcie, co znalazłem! Hej, Smurfy, zobaczcie, co znalazłem! Na czmychające czyżyki Ciamajdo twój ptak mówi! Pochodzi z rodziny szpaków, Sasetko. Umie powtórzyć wszystko, co usłyszy. Wszystko, co usłyszy! Papo Smurfie, ten dzielny ptaszek uratował mnie przed pułapką Gargamela. Teraz ja będę się nim opiekował. Ale najpierw trzeba obejrzeć skrzydło. Obejrzeć skrzydło! Założyłem mu tęblak. Wkrótce będzie zdrów. Ojej! Dziękuję, papo Smurfie! Ojej! Dziękuję, papo Smurfie! Nie ma za co. Cześć, Ciamajdo! Mogę przyjrzeć się twojemu gadającemu ptakowi? Przyjrzeć się twojemu gadającemu ptakowi? On chyba chce się przyjrzeć ważniakowi. Naturalnie, nigdy nie widział istoty o tak wielkiej inteligencji. Istoty o tak wielkiej inteligencji. I pomyślcie, ten ptak powtórzy każdą moją błyskotliwą myśl. Jakie to może być kształcące dla pozostałych Smurfów. Ale truje. Ale truje. Słyszałem już o siłku. Chce ktoś świeżo upieczonych ciasteczek ze smerfojagodami? Pewnie, ja też! Osobiście uważam, że są trochę za słodkie. Osobiście uważam, że są trochę za słodkie! Łaski mi nie smerfujecie. Nie smakuje, możecie nie jeść. Bardzo dobrze, ważniaku. Przez twoje gadulstwo straciliśmy pyszne ciasteczka. Po Smurfie, nowa wystawa malarza jest taka kolorowa. Czyż to naprawdę nie jest coś... Rzeczywiście, to jest coś, Smurfetko. Gdybym tylko jeszcze wiedział, co to jest. Gdybym tylko jeszcze wiedział, co to jest. C'est terrible! Czy wy nie rozumiecie nowoczesnej sztuki? Nowoczesna sztuka! Smurfuś lepiej by namalował. Nowoczesna sztuka! Smurfuś lepiej by namalował. Jeśli tak, to obejrzyjcie wystawę Smurfusia. Moja jest już zamknięta. Nabiegające bawoły, osiłku, ale jesteś silny. Góra mięśni i tyle. Góra mięśni i tyle. Właśnie, że mój obraz jest najpiękniejszy. Ojej, papo Smurfie, co się dzieje? Cóż, sądząc po głosach, powiedziałbym, że nasze Smurfy nie zachowują się po smurfowemu. Nasze Smurfy nie zachowują się po smurfowemu. Kogo masz na myśli? Ciamajdo, myślę, że twój ptak jest już zdrowy i może wrócić do lasu. Proszę, smurfnij go tam. Natychmiast. Ale szypa po Smurfie, kiedy go nie będzie, wszystko będzie inaczej. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Dobrze, papo Smurfie. Odchodzimy! Co za szczęście! Z tym ptakiem było coraz więcej kłopotów. Ruszaj, ptaszku! Zobaczymy, czy możesz już dobrze latać. Możesz już dobrze latać! Widzisz? Jest zdrów! Może już latać! Poleciał chyba do domu. A wiesz, ważniaku, będzie mi go bardzo brakowało. Co za obrzydliwy pech! Czekaliśmy przez cały dzień i nie złapaliśmy ani jednego Smurfa. Och, już mi kiszki grają marsza. I mnie też. A co ze mną? Jestem uczniem, a jak się mogę uczyć, gdy jestem głodny? Ach, przestań jęczeć. Poczekajmy jeszcze trochę, aż zjawi się pyszny, soczysty Smurf. O, byle jaki Smurf nie zaspokoi mojego apetytu. Potrzebuję czegoś bardziej treściwego. O, kaczka! I jest tu łatwe zaklęcie, więc mogę ją wyczarować. Siedź spokojnie, żabko. Nie ruszaj się. Cicho siedź, boś kaczką jest. Cicho siedź, boś kaczką jest. Widzisz? Zaklęcie działa. Zamieniłem żabę w kaczkę. Ej, stój, wracaj tu. Kaczko, stój. Słyszałeś coś? Ciamajdo, musisz to zrozumieć, że ptak poczuł się wolny i już do ciebie nie wróci. Cicho siedź, boś kaczką jest! No, straszne z was fajtłapy, jak chcecie polować na kaczki. Złapalibyśmy ją, ale była zbyt szybka. Kaczki! Mam was! I
Nieźle, co, Gargusiu? Zrobimy pyszny rosół z kaczek. Hapsik, hapsik! Zabierz te kłapiące krótkonogie potworki. Jestem uczulony na hapsik, kacze pióra. Zapamiętaj, co ci powiem. Lepsze dwie kaczki w worku niż smer w krzakach. Cicho siedź, bo z kaczką jest. Na skaczące sulki do ptaksia Majdy, uwaga! Cicho siedź, bo z kaczką jest. A może ten rosół z kaczek nie będzie taki zły, ale najpierw pozbędziemy się piór. Gargusiu, spokojnie, już skończyłem. Ojej, i znów kaczki, to naprawdę jakiś kaczy dzień. Papo Smerfie, dzieje się coś strasznego. Ptacia Majdy zamienia wszystkie Smerfy w kaczki. O, Papo Smerfie! Cicho siedź, bo z kaczką jest! O wielkie Smerfy, to poważna sprawa. Ptak oczywiście powtarza zaklęcie, które gdzieś usłyszał. Trzeba szybko znaleźć zaklęcie odwracające czary. Nie, żadnych kaczek. Już niedługo zacznę kwakać. Spójrz na to trochę inaczej. Możemy zgromadzić dużo zapasów. Oto pozostałe książki. Dziękuję, Osiłku. Chyba już znalazłem właściwe zaklęcie. Smerfem byłem, Smerfem będę. Żegnam, kaczko, sobą będę. Smerfem byłem, Smerfem będę. Żegnam, kaczko, sobą będę. Co za szczęście, że usiały nam drogę piórami. Pachnie, jakby ktoś gotował rosół. Czujesz, Papo Smerfie? Tylko żeby to nie był rosół z kaczek. Tak się cieszę, że już wkrótce te wstrętne kaczki znajdą się w rosole. Co ja widzę? Gargamel złapał wszystkie Smerfy, a raczej wszystkie kaczki. Dalej, Papo Smerfie! Trzeba ich ratować! Osiłku, zaczekaj! Smerfy! I co powiesz? Wiedziałem, że na obiad będą Smerfy. Rób jak chcesz, ja jem kaczki. Psia, nie będziesz jadł. Wyrzuć stąd te wstrętne szkodniki. Hej! No dalej, sio, sio, a psia, sio, a psia. Smerfem byłem, Smerfem będę, żegnaj kaczko, sobą będę. Ale że te kaczki, to są Smerfy. Uciekajcie, moje kaczuszki, Smerfy, szybko. Za nimi, szybko, nie pozwól im uciec. Daj spokój, Gargusiu, przecież to ty pozwoliłeś im uciec. Nieważne, ptasi muszko, sam je zaraz złapię. Nie, już je miałem, wszystkie Smerfy były moje i ja sam wypuściłem je. Patrz, to śmieszne, jak dorosły czarodziej płacze. Jak ja nie cierpię Smerfów, jak ja nie cierpię uczniów, jak ja nie cierpię kotów. Ach, babciu, jak Smerf nie być znów Smerfem. Ojej, a ja myślałem, że już wszyscy będziemy kaczkami w rosole. Klicz się. Lepiej nic nie mów. Lepiej nic nie mów. Mam nadzieję, drogie Smerfy, że nauczyłyście się czegoś od naszego skrzydlatego przyjaciela. Wiem, nie powtarzać tego, czego sami nie chcemy słuchać. Dobrze mówisz, Smerfetko. Dobrze mówisz, Smerfetko. Ach, żegnaj, ptaszku. Może kiedyś znów cię zobaczę. Może kiedyś znów cię zobaczę. W wersji polskiej udział wzięli Wiesław Michnikowski, Wiesław Drzewicz, Mieczysław Gajda, Krzysztof Kołbasiuk, Ryszard Olesiński, Halina Chrobak, Marek Robaczewski, Zbigniew Suszyński i inni. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, dialogi Krystyna Skibińska-Subocz, dźwięki Jerzy Januszewski, montaż Halina Ryszowiecka, kierownik produkcji Andrzej Oleksiak.